Dzięki temu internetowemu narzędziu można odkrywać region, fotografować i dzielić się swoimi plenerowymi odkryciami z innymi użytkownikami. Fotograficzną mapę Warmii stworzyło stowarzyszenie Art Wama, założone przez trzech pasjonatów i promotorów tej dziedziny sztuki – Marcina Kierula, Darka Prokopczuka i pomysłodawcę mapy Piotra Wyżykowskiego. Wielu fotografów właściwie od zawsze, odkąd powstała fotografia krajobrazowa, prowadziło sobie swoje zapiski na temat miejsc, w których fotografowali. No i akurat w mojej głowie powstał taki pomysł, żeby wykorzystać serwis, który działał do października 2016 roku, czyli Panoramio. Google podjął taką decyzję, że serwis więcej nie działa. Natomiast rzesza użytkowników została. Tym bardziej cieszę się, że udało się przynajmniej tutaj na naszym małym skrawku Warmii zacząć robić coś takiego jak fotograficzna mapa Warmii. Dzięki niej entuzjaści fotografii czy podróżnicy mogą nie tylko podziwiać zdjęcia innych, otrzymują także wskazówki, kiedy i gdzie zostały one zrobione. Takie dane zostawiają bowiem zaangażowani w projekt fotografowie. To też świetny sposób na promocję i poznawanie walorów przyrodniczych regionu. Mapa Warmii powstała między innymi po to, żeby pokazać ludziom, jak piękna jest przyroda w naszym regionie. Jeżeli szukamy ciekawych, atrakcyjnych miejsc wizualnie, które chcielibyśmy odwiedzić, to jak najbardziej dzięki takiej mapie Warmii możemy znaleźć miejsca, o których tak naprawdę nie wiemy, czyli klasyczne powiedzenie, cudze chwalicie, swojego nie znacie, pokazuje to, że u nas też jest naprawdę pięknie, nie trzeba wyjeżdżać gdzieś hen daleko, żeby zobaczyć ładne okoliczności przyrody. Stowarzyszenie Art Wama zaprezentowało część zdjęć fotograficznej mapy Warmii na wernisażu w Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim. Art Wama wspiera i prowadzi również działania edukacyjne i kulturalne w obszarze fotografii. Nie jest naszym celem budowanie struktury, a bardziej nastawienie się na po prostu kwintesencję działania na rzecz fotografii, czyli organizowanie warsztatów dla dzieci przede wszystkim, organizowanie plenerów, organizowanie konkursów i na pewno działalność przede wszystkim non-profit, czyli nie dająca jakichś zysków finansowych, a przede wszystkim właśnie popularyzację fotografii. O inicjatywach stowarzyszenia można czytać w internecie. Zachęcamy również do odwiedzenia fotograficznego pamiętnika na mapawarmii.pl. Inspiracji artystycznych oraz bliskich spotkań z przyrodą tam nie zabraknie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv